Nigdy wcześniej nie widziałem tak dziwnego i ekscentrycznego domu. Położony w Kostaryce, owiany tajemnicą, wygląda jak coś wyjętego z innej rzeczywistości. Właśnie tutaj, w tej gigantycznej posiadłości, amerykańskie małżeństwo, John i Ann Benderowie, postanowili zacząć nowe życie. Stworzyli wielopiętrową rezydencję, niemal pozbawioną ścian, okien, zasłon czy rolet, położoną w samym sercu dzikiej, tropikalnej dżungli, z dala od cywilizacji. Ale kto zabroni bogatemu spełniać marzenia? Zdawało się, że znaleźli tam swoją oazę spokoju, aż pewnego dnia coś niepojętego zakłóciło ich sielankę. John stracił życie w tajemniczych okolicznościach, a żona opowiedziała o dramatycznym wydarzeniu, które miało się między nimi rozegrać. Jednak śledczy mieli wątpliwości co do jej wersji. Padł na nią cień podejrzeń, a kobieta znalazła się w centrum śledztwa. Nie było jej łatwo. Ale czy prawda kiedykolwiek wyszła na jaw? Tajemnica tej zagadkowej posiadłości i prawda o tym, co się tam wydarzyło, wciąż budzi pytania. Historia tej rodziny przypomina mi, co poczułem oglądając polski serial Krew. To również opowieść o sekretach i niepokojących wydarzeniach w rodzinie, które poruszają widza, zmuszając do refleksji nad tym, co naprawdę dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Mocny thriller psychologiczny z wątkami kryminalnymi, dostępny w ofercie partnera odcinka Polsat Box Go, porusza mocne i trudne tematy, które mogą być bliskie wielu z Was. Muszę przyznać, że sam w trakcie seansu kilka razy wzruszyłem się, co uczciwie powiem, rzadko mi się zdarza. W pierwszym sezonie śledzimy dramat rodziny, w której matka grana przez Małgorzatę Foremniak umiera po długiej chorobie. Jednak zamiast zamknąć przeszłość, jej śmierć otwiera kolejne bolesne pytania. Odpowiedzi szuka jej młodsza córka. W tej roli Vanessa Alexander podejmuje własne śledztwo, próbując dowiedzieć się, czy ktoś z rodziny nie przyspieszył śmierci matki. Drąży, pyta, podejrzewa i nie odpuszcza. Vanessa przyciąga uwagę, sprawia, że nie tylko współczujemy jej bohaterce, ale wręcz czujemy to napięcie i niepewność razem z nią. Dzięki jej grze łatwo wciągnąć się w klimat serialu i niemal zapomnieć, że to tylko fikcja. Najwięcej podejrzeń kieruje się na ojca, granego przez Ireneusza Czopa. Z jednej strony budził moje zaufanie, w końcu jest lekarzem. Z drugiej jednak coś w jego zachowaniu nie dawało mi spokoju i sprawiało, że ja też podejrzewałem go o coś więcej. Chop, utrzymując napięcie aż do samego końca, balansował na cienkiej granicy między troskliwym ojcem a kimś, kto może skrywać przerażającą tajemnicę. Każda jego scena wciągała mnie głębiej w wir rodzinnych sekretów. W drugim sezonie przenosimy się do życia starszej córki. Pozornie wiedzie idealne życie. Mąż, dzieci, dom, ale za zamkniętymi drzwiami dzieją się rzeczy, o których nikt nie chce mówić. W tej rodzinie doszło do tragedii, a jej ślady wychodzą na jaw krok po kroku. Katarzyna Z. Michalska, która weszła w tę rolę, świetnie poradziła sobie z tą postacią, oddając nie tylko wizerunek silnej kobiety, ale też ukryte wątpliwości i emocje. Widziałem jej pozorny spokój, ale i wewnętrzne rozdarcie. Z każdym odcinkiem myślałem, że już znam odpowiedzi, ale zakończenie serialu całkowicie mnie zaskoczyło. Dwa sezony krwi, pełne trudnych, rodzinnych historii, czekają na Was w Polsat Box Go. Zaplanujcie sobie jesienny wieczór lub nawet dwa wieczory, bo to aż 12 odcinków. Dajcie się wciągnąć w świat rodzinnych sekretów i niedopowiedzeń. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Była noc 7 stycznia 2010 roku w niewielkiej miejscowości w Kostaryce. Gdy ochroniarz przybył do ich posiadłości, sceneria przypominała koszmar. W sypialni po lewej stronie łóżka leżał 44-letni mężczyzna. Jego głowa była przechylona w lewo, a po prawej stronie widniała przerażająca rana, efekt postrzału. Morze krwi rozlało się po białej pościeli, tworząc kontrast z jej nieskazitelnością. Lewa ręka mężczyzny zwisała bezwładnie z łóżka. Pod nią spoczywała broń. Mężczyzna nie oddychał, a ochroniarz nie zauważył żadnych oznak życia. W domu znajdowała się także kobieta. Choć nie była postrzelona, wyglądała na skrajnie wyczerpaną.
Ledwo trzymała się na nogach i była wyraźnie przerażona. Wkrótce na miejsce dotarły służby ratunkowe. Ratownicy potwierdzili, że mężczyzna nie żyje. Śledczy rozpoczęli ustalanie podstawowych faktów. Zmarły to John Bender, a jego żona Ann Bender. Małżeństwem byli od 11 lat, a od prawie 9 mieszkali w tym domu. Oboje posiadali amerykańskie obywatelstwo. 39-letnia wdowa wyglądała na wyczerpaną. Była skrajnie wychudzona, jakby przeszła długotrwałą głodówkę. Policjanci nie mogli jej przesłuchać. Zamiast tego przewieziono ją do szpitala. Na miejscu oceniono jej stan jako krytyczny z powodu skrajnego niedożywienia i odwodnienia. Gdyby nie trafiła do placówki na czas, mogłaby nawet umrzeć. Na szczęście w końcu otrzymała odpowiednią pomoc. Kiedy lekarze podsunęli jej jedzenie, nie była w stanie nawet utrzymać łyżki i widelca, wspominano. Dodatkowo okazało się, że zmagała się z problemami psychicznymi. Miała zdiagnozowaną chorobę afektywną dwubiegunową. Nigdy nie stosowała się do zalecanych dawek. W ostatnich tygodniach praktycznie nic nie jadła. Jedyne, po co sięgała, to leki. Wkrótce została przesłuchana przez śledczych. Nie mogli dłużej czekać. Ann była kluczowym świadkiem w tej sprawie. Tylko ona wiedziała, co dokładnie wydarzyło się tamtej nocy, choć funkcjonariusze mieli już swoje pierwsze teorie. Jej wersja brzmiała następująco. Spała, gdy nagle mąż ją obudził. Leżał obok niej, ale w rękach trzymał broń. Ujął ją oburącz. Ann zerwała się na równe nogi, próbując odebrać mu pistolet, ale John przyłożył go sobie do głowy. Położył palec na spuście. 2 sekundy później broń wystrzeliła. Ann była pewna, że nie dotknęła pistoletu. Nawet nie zauważyła, gdzie upadł, bo liczyło się dla niej tylko to, że mąż zmarł na miejscu. Dodała, że John od wielu lat cierpiał na depresję i chorobę afektywną dwubiegunową. Nie chciał jednak chodzić na psychoterapię ani brać leków. Nie ufał lekarzom i psychologom, twierdząc, że tylko on sam może sobie pomóc. Żona zeznała, że w ciągu ostatnich 4 tygodni mąż częściej mówił o śmierci niż wcześniej. Jego stan znacząco się pogorszył. Jej zresztą również. Przestała jeść. Na pozór jej słowa mogły wydawać się wiarygodne. Jednak kostarykańscy śledczy szybko zaczęli w nie wątpić. Wersja przedstawiona przez wdowę nie zgadzała się z dowodami, które udało im się zgromadzić. La Florida de Baru to niewielka miejscowość w prowincji San Jose w Kostaryce, położona blisko gór otoczona tropikalnym lasem. Kiedy Benderowie odwiedzili to miejsce po raz pierwszy, zakochali się w nim. Postanowili, że stanie się ich azylem. Porzucili swoje dotychczasowe życie w Stanach Zjednoczonych. Nie szczędzili pieniędzy na budowę domu. Mieli konkretną, a według wielu osób ekscentryczną wizję wymarzonej posiadłości. Przyjaciele i rodzina twierdzili, że projekt doskonale odzwierciedlał ich wyjątkowość oraz poczucie odrębności. Kilkupiętrowy dom o powierzchni aż 4600 metrów kwadratowych stanął na szczycie wzgórza. Konstrukcja praktycznie pozbawiona ścian, okien, zasłon czy rolet. W niektórych miejscach umieszczono szyby, ale miały one jedynie za zadanie utrudnić insektom przedostanie się do środka. Mieszkańcom tego domu nie przeszkadzało, że ktoś mógłby ich podglądać, nawet podczas kąpieli, załatwiania potrzeb fizjologicznych czy miłosnych uniesień. Takie rzeczy ich nie krępowały. Poza tym żyli na odludziu. Początkowo nawet nie obawiali się kradzieży. Na widoku trzymali wiele kosztowności, w tym kolekcję kamieni szlachetnych. Wydawało im się, że jedynymi podglądaczami były zwierzęta. Te zresztą również stały się lokatorami domu. Benderowie czuli silne przywiązanie do przyrody, szczególnie do tropikalnych ptaków, które traktowali jak domowe zwierzęta. Podobnie było z leniwcami i małpami. Rodzinny album pełen był zdjęć ich ukochanych pupilów. Wokół ich domu rosło mnóstwo pięknych roślin. Rzadkie odmiany orchidei należały do ich ulubionych.
Benderowie chcieli wykorzystać swoje zasoby finansowe, by chronić lokalne środowisko naturalne. Niektóre gatunki zwierząt i roślin były zagrożone, dlatego bogate małżeństwo założyło w tym miejscu rezerwat przyrody. John utworzył nawet fundusz w wysokości 70 milionów dolarów, który miał być przeznaczony na ochronę terenu oraz na pokrycie wydatków N w razie gdyby jemu coś się stało. W ich domu znajdowało się ponad 400 lamp wykonanych ze specjalnego szkła. Gdy zapadał zmrok, małżonkowie często zapalali je wszystkie, dumni ze swojej kolekcji. Niedaleko wejścia do posiadłości wisiała tabliczka z napisem Borakayan. Tak właśnie bogacze nazwali swój dom. Podobno początkowo myśleli, że to nazwa jednej z tropikalnych roślin, ale jak później wyjaśnili ich znajomi, mylili się. To jednak szczególnie im nie przeszkadzało. Na pierwszy rzut oka wydawali się szczęśliwym małżeństwem. Choć byli swoimi bratnimi duszami, radość rzadko gościła w ich życiu. Oboje zmagali się z chorobą, która pogrążała ich w manii i depresji. Problemy te zaczęły się na długo przed tym, zanim się poznali. John od dzieciństwa stronił od ludzi. Preferował towarzystwo zwierząt. Jako chłopiec często przyprowadzał bezdomne koty. Opiekował się nimi, traktował jak swoich najlepszych przyjaciół. Gdy rodzice zapytali go, dlaczego to robi, bez zastanowienia odpowiedział: bo one nie mówią. Ludzkich znajomych miał niewielu. Wolał trzymać się na uboczu. Nie chciał nawet, by rodzice organizowali mu przyjęcia urodzinowe. Bycie w centrum uwagi, choćby przez jeden wieczór, było dla niego istną katorgą. Pochodził z dobrze sytuowanej rodziny. Ojciec był prawnikiem i wykładowcą akademickim. John zawsze dobrze się uczył. Szczególnie lubił matematykę i przedmioty ścisłe. Studiował fizykę na Uniwersytecie w Pensylwanii. Dostał się na Harvard, ale z własnej woli zrezygnował. Poszedł tam na rozmowę wstępną, lecz nie spodobał mu się jej przebieg. Choć wydawał się skryty i nieśmiały, wiedział, czego chce od życia. Nie znosił kompromisów ani podporządkowywania się innym. Dlatego jeśli coś mu nie odpowiadało, po prostu z tego rezygnował. Nie interesowało go zdanie innych. Po ukończeniu studiów pracował w rządowym laboratorium, gdzie przeprowadzano badania nad bronią nuklearną. John miał jednak dylemat moralny. Nie chciał uczestniczyć w tworzeniu czegoś, co mogło zostać użyte do zabijania niewinnych ludzi. W 1987 roku porzucił więc tę ścieżkę kariery. Jego kolega pracował na Wall Street i wprowadził go do tego świata. John szybko się tam odnalazł, wykorzystując swoje niezwykłe umiejętności analityczne do gromadzenia pokaźnego majątku. Już przed 30 został milionerem. Z drugiej strony czuł jednak, że to miejsce nie było dla niego. Lubił pieniądze i przepych, ale marzył o spokojniejszym życiu, z dala od wielkiego, hałaśliwego miasta. Przystojny i dobrze zbudowany, przyciągał uwagę płci przeciwnej, jednak trudno było mu nawiązać głębszą relację, aż do czasu. W 1996 roku kupił dom na wsi w Virginii. Dwa lata później poznał tam N. Już podczas pierwszego spotkania dowiedział się, że kobieta zmagała się z podobnymi problemami psychicznymi. Dotychczas nie spotkał nikogo takiego jak ona. Całe życie towarzyszyło mu uczucie osamotnienia i wyobcowania, przez co nie zawsze dogadywał się ze swoją rodziną, która nie potrafiła zrozumieć jego zachowań i postaw. Anne miała podobne doświadczenie. Była zdana wyłącznie na siebie w kwestiach związanych ze zdrowiem psychicznym, ale przy Johnie poczuła się dobrze i bezpiecznie. Anne z domu Patton pochodziła z zamożnej rodziny, więc majątek Johna nie zrobił na niej większego wrażenia. Oboje prowadzili podobny styl życia, co zbliżyło ich do siebie. Kobieta była córką nowojorskiego biznesmena, który wraz z żoną przeniósł się do Rio de Janeiro. To właśnie tam urodziła się Anne. W młodości dużo podróżowała, uczęszczała do prywatnych i międzynarodowych szkół, a później ukończyła historię sztuki. W wieku 22 lat zdiagnozowano u niej zaburzenie afektywne dwubiegunowe. Od tamtej pory przyjmowała silne leki,
często przekraczając zalecane dawki. Jak sama później tłumaczyła, nie potrafiła żyć inaczej. Poznanie Johna było dla niej jak światełko w tunelu. Po raz pierwszy od dawna poczuła się szczęśliwa. On również. Oświadczył się Anne po zaledwie 2 tygodniach znajomości, a rok później wzięli ślub. Byli swoimi najlepszymi przyjaciółmi i bratnimi duszami. Czuli się dobrze jedynie w swoim towarzystwie. Od początku wiedzieli, że nie chcą mieszkać w USA. Marzyli o urokliwym, tropikalnym miejscu, gdzie mogliby żyć w odosobnieniu. John zaproponował Brazylię, ale Anne odmówiła. Urodziła się tam i mieszkała przez kilka lat, dlatego pragnęła czegoś innego. Ostatecznie zdecydowali się na Kostarykę. Kiedy w końcu mogli wprowadzić się do swojego wymarzonego domu, byli tak szczęśliwi. Mówili, że to ich prywatny raj, jednak radość nie trwała długo. W kwietniu 2001 roku w pobliżu posiadłości zaparkował nieoznakowany samochód. Wysiadło z niego kilku mężczyzn, którzy podali się za policjantów i zażądali, aby milioner pojechał z nimi na komisariat. John nie uwierzył, że ma przed sobą prawdziwych stróżów prawa i zaczął stawiać opór. Wówczas napastnicy siłą próbowali wepchnąć go do auta. Jeden z nich wyjął broń i oddał kilka strzałów. Na szczęście nikogo nie trafił. Jego celem było wywołanie strachu i wymuszenie posłuszeństwa. Anne była przerażona, ale mąż wrócił do domu po kilku godzinach. Okazało się, że rzeczywiście trafił na komisariat. Na miejscu wręczono mu dokumenty związane ze sprawą cywilną z jego czasów na Wall Street. Mimo to czuł wrogość ze strony policjantów, którzy traktowali go jak intruza w swoim kraju. Wybudowanie posiadłości w tamtym miejscu było ogromnym przedsięwzięciem, które pochłonęło miliony dolarów. Okoliczni mieszkańcy, żyjący często w ubóstwie, bez dostępu do ciepłej wody i podstawowych udogodnień, z niechęcią patrzyli na życie w luksusie, które prowadzili Benderowie. Chociaż para podkreślała swoją miłość do przyrody i ostatecznie utworzyła rezerwat na terenie posiadłości, lokalna społeczność nie dawała wiary ich intencjom. Kilka miesięcy później doszło do próby kradzieży w ich domu, co jeszcze bardziej wystraszyło małżonków. Zaczęli żyć w ciągłym strachu i postanowili kupić kilka sztuk broni palnej na wypadek kolejnego włamania. To właśnie jedna z tych broni została użyta 7 stycznia 2010 roku. Mimo narastającego niepokoju, nie chcieli wyprowadzić się z Kostaryki, ani nawet zabezpieczyć swoich kosztowności, takich jak drogocenne kamienie. Dom, który miał być ich rajem i azylem, szybko zmienił się w więzienie. To odbiło się na ich zdrowiu psychicznym, a depresja stawała się coraz bardziej przytłaczająca. John wciąż odmawiał przyjmowania leków. Ciągle powtarzał, że chciałby umrzeć. Uważał, że swoim stanem tylko pogarsza życie Anne. Do tego doszło kilka przykrych incydentów, w wyniku których zginęły zwierzęta i zniszczyła się część roślinności na terenie posiadłości. Oboje zaczęli myśleć, że ich ingerencja w naturę była przyczyną tych strat, co szczególnie dręczyło Johna. Anne z kolei zaczęła przekraczać zalecane dawki leków, a w pewnym momencie niemal całkowicie przestała jeść. Policjanci od samego początku mieli wątpliwości co do wersji wydarzeń przedstawionej przez Anne. Ich zdaniem milioner został zamordowany, a zgromadzone dowody na miejscu zbrodni zdawały się to potwierdzać. Jednym z kluczowych argumentów była lokalizacja rany postrzałowej. John był leworęczny, a broń palna leżała obok jego lewej ręki. Jednak rana znajdowała się po prawej stronie jego głowy, tuż za uchem. Prokurator uznał to za nielogiczne, gdyż w przypadku odebrania sobie życia strzał zazwyczaj oddaje się w usta, skroń lub pod brodę, i to ręką dominującą. Dodatkowym dowodem była łuska od naboju, która leżała kilka metrów za łóżkiem, co według techników kryminalistycznych nie pasowało do wersji N. Gdyby jej relacja była prawdziwa, miejsce znalezienia łuski powinno być inne. Na dłoniach N oraz na poduszce znaleziono ślady prochu, jednak brakowało ich na rękach zmarłego. Policjanci twierdzili, że John spał, gdy został postrzelony.
N miała zbliżyć pistolet do tylnej części jego głowy i oddać strzał, co tłumaczyło trajektorię pocisku. Kula weszła tuż pod prawym uchem, a wyszła za lewym okiem. Podczas pierwszej wizyty śledczych w posiadłości znaleziono walizki z drogocennymi kamieniami, które nie były odpowiednio zabezpieczone. To wzbudziło podejrzenia, że małżeństwo mogło planować ucieczkę, co dodatkowo rzuciło cień na wersję N. 19 miesięcy po śmierci Johna, N została aresztowana i oskarżona o morderstwo. Nie przyznawała się do winy, a rodzina i przyjaciele zmarłego stanęli po jej stronie. Twierdzili, że nie byłaby zdolna do zabójstwa mężczyzny, którego kochała. Podczas procesu prokurator starał się udowodnić, że N dokonała morderstwa z premedytacją. Przedstawił dowody na jej winę. Zignorował jednak te, które mogły sugerować odebranie sobie życia, takie jak wiadomości, które John wysyłał żonie. W jednym z maili z 3 listopada 2009 roku pisał: Kiedy już myślałem, że mogę być szczęśliwy, wydarzyło się to. Chciałbym być martwy. Czuję się tak okropnie. Chcę zabić wszystkich, a na końcu siebie. Z treści tych wiadomości można wywnioskować, że John zmagał się z poważnymi problemami, prawdopodobnie związanymi z jego interesami i finansami, ale śledczy nie rozważali tego wątku. Prokurator również nie był w stanie jednoznacznie określić motywu, jakim kierowała się N, choć sugerował, że mogło chodzić o pieniądze, gdyż to ona była beneficjentką funduszu. Pieniądze te ostatecznie przejął adwokat małżeństwa, a N pozwała go, co śledczy uznali za próbę odwrócenia uwagi i ukazania jej jako ofiary. Proces N stał się polem walki między dowodami i emocjami, ale wciąż brakowało jednoznacznych odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące tej tragedii. Na sali sądowej dwaj przyjaciele zmarłego pojawili się, aby wesprzeć oskarżoną. Podczas gdy rodzice Johna, choć nieobecni, wyrazili poparcie dla synowej w liście do sądu. Oskarżona zdecydowała się złożyć wyjaśnienia, gdy padło pytanie, dlaczego jej mąż chciał umrzeć, odpowiedziała, że nie uważał się za dobrego człowieka. Twierdził, że tylko ją krzywdził i że bez niego byłaby bezpieczniejsza. Jego tendencje potwierdzili także przyjaciele Denata. Jednym z kluczowych świadków obrony był ochroniarz, który wezwał służby do posiadłości. Zeznał, że wielokrotnie widział Johna z bronią, którą nosił po prawej stronie, co mogło wskazywać, że był oburęczny. Ta kwestia budziła spekulacje, ponieważ John był leworęczny. To mogło podważyć argument prokuratury dotyczący miejsca rany postrzałowej. W styczniu 2013 roku sąd uniewinnił N. Przewodniczący składu sędziowskiego stwierdził, że dowody były nierozstrzygające i nie dało się jednoznacznie ustalić, co wydarzyło się 3 lata wcześniej. Ann odetchnęła z ulgą i planowała powrót do Stanów Zjednoczonych, by zamieszkać z matką na Florydzie. Jednak prokurator, niezadowolony z wyniku, złożył apelację. Wkrótce sąd zdecydował, że sprawa zostanie ponownie rozpatrzona. Ann nie mogła opuścić Kostaryki. W tamtejszym systemie prawnym osoba uniewinniona może być ponownie sądzona za to samo przestępstwo, co zależy od determinacji prokuratury, a ta była zdeterminowana, aby kobieta trafiła do więzienia. Podczas drugiego procesu nie przedstawiono nowych dowodów. Opierano się na tych samych materiałach co poprzednio. Zmienił się jednak skład sędziowski. Prokurator nadal twierdził, że nie było to odebranie sobie życia ani wypadek. Odrzucił możliwość szarpaniny i argumentował, że kobieta działała z premedytacją. Jego zdaniem jedynym logicznym wyjaśnieniem, biorąc pod uwagę położenie ciała i dowody, było to, że rana postrzałowa była wynikiem zabójstwa, ponieważ John nie mógł zadać jej sobie sam. Nowy skład sędziowski orzekł, że Ann jest winna i skazał ją na 22 lata pozbawienia wolności. Trafiła do więzienia dla kobiet w San Jose, gdzie spędziła 9 miesięcy. Jej adwokat odwołał się od wyroku, a sąd wyższej instancji uchylił go, decydując o kolejnym rozpatrzeniu sprawy. Tym razem Ann mogła oczekiwać na rozprawę na wolności. Dotychczas reprezentował ją jeden obrońca z Kostaryki,
ale teraz zdecydowała się na zatrudnienie dodatkowych prawników z USA i Wielkiej Brytanii, dobrze znających kostarykańskie prawo karne. Nowi adwokaci skorzystali z opinii niezależnych ekspertów od śladów DNA. Małżeństwa Selmy i Richarda Eikelenboomów z Holandii, którzy brali udział w kilku głośnych sprawach w USA. Kryminalistyczni eksperci wskazali na wiele nieprawidłowości w śledztwie. Na przykład nie pobrano odcisków palców z broni palnej, a badanie śladów prochu przeprowadzono ze znacznym opóźnieniem zamiast od razu. W efekcie nie zabezpieczono go na dłoniach zmarłego. Zdaniem ekspertów, od samego początku śledczy zakładali, że doszło do morderstwa i dążyli do potwierdzenia tej tezy, nawet wbrew logice. Eksperci zdecydowanie odrzucili twierdzenie prokuratury, że ktoś inny przystawił pistolet do tyłu głowy Johna, gdy ten spał. Argumentowali, że trajektoria wystrzału na to nie wskazywała, co również nie zgadzało się z raportem specjalisty. Dodatkowo przeprowadzili eksperyment, który miał dowieść, że łuska po naboju mogła znaleźć się kilka metrów od łóżka, co podważało jedno z głównych założeń oskarżenia. Wspominałem już, że prokurator wymienił trzy sposoby, w jakie ktoś może do siebie strzelić. Niezależni eksperci nie zgodzili się z tym stwierdzeniem, uznając je za niepoparte dowodami naukowymi. Oboje pojawili się na kolejnych rozprawach. Selma jako świadek, a Richard jako ekspert, który mógł zadawać pytania specjalistce stojącej za autopsją Johna. Mężczyzna próbował obalić jej argumenty i wskazać sądowi, że żaden zgromadzony dowód biologiczny nie wskazywał na winę oskarżonej. Zdaniem Richarda, Anne najprawdopodobniej próbowała odebrać broń mężowi, który groził, że zrobi sobie krzywdę. W trakcie szarpaniny pociągnął za spust. Ślady z miejsca zdarzenia, w tym plamy i rozpryski krwi, miały potwierdzać ten scenariusz. Pani Bender postanowiła ponownie złożyć wyjaśnienia. Podczas wcześniejszych procesów kobieta przemawiała po angielsku, ale za trzecim razem zdecydowała się użyć urzędowego języka Kostaryki, czyli hiszpańskiego. Miała nadzieję, że to pozytywnie wpłynie na jej wizerunek. Dotychczas była postrzegana jako obca. Ponadto, jako majętna Amerykanka, była trudna do utożsamienia dla przeciętnego mieszkania Kostaryki. Ten wysiłek przyniósł rezultaty. Gdy wydano werdykt, oskarżona usłyszała słowo niewinna. Podobnie jak podczas pierwszego procesu, sąd uznał, że na podstawie zgromadzonego materiału nie można jednoznacznie stwierdzić, co zaszło 7 stycznia 2010 roku. Wobec tego Anne nie powinna zostać skazana. Szybko opuściła Kostarykę i zamieszkała ponownie w Stanach. Gdyby tego nie zrobiła, stanęłaby przed sądem kolejny raz, ponieważ prokurator planował odwołanie się od wyroku. Uznał go za niesprawiedliwy i do dziś uważa, że żona zabiła męża. Nie jest pewien motywacji. Czy chodziło o kwestie finansowe, czy może pchnęła ją do tego choroba? W każdym razie odrzuca wersję o odebraniu sobie życia i wypadku. Ale nie można ponownie postawić jej zarzutów. Tamtejsze prawo nie przewiduje takiej możliwości w przypadku, gdy osoba nie przebywa na terytorium danego kraju. Ponadto N nie ma i nigdy nie miała obywatelstwa kostarykańskiego. Musiałaby tam wrócić, ale jak sama przyznała, to się nigdy nie stanie. Ten ekscentryczny dom bez ścian i okien wystawiła na sprzedaż. Nie zanosi się też na wydanie nakazu ekstradycji. Co wydarzyło się w tym domu 7 stycznia 2010 roku? Czy Anne powiedziała prawdę? Odpowiedzi na te pytania zna tylko ona. Od samego początku obstaje przy jednej wersji. Rodzice i przyjaciele Johna jej wierzą, powtarzając, że ona nigdy nie skrzywdziłaby swojego męża, nawet jeśli ten pragnął śmierci. Choć pojawiają się głosy, że tak naprawdę wszystkie trzy opcje – wypadek, odebranie sobie życia i morderstwo są równie prawdopodobne. Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka. Artykuł Neda Zimana pod tytułem The Tale of John and Anne Bender and Their Quest for Paradise, opublikowany na portalu Outside Online 7 maja 2013 roku. Odcinek programu 48 Hours pod tytułem Paradise Lost po raz pierwszy wyemitowany 27 września 2014 roku.
Artykuł pod tytułem John and Ann Bender's Life in Paradise, opublikowany na portalu CBS News 7 lutego 2018 roku. Artykuł Erika Browna pod tytułem Costa Rica Murder Verdict – Guilty, opublikowany na portalu Outside Online 28 maja 2014 roku.